Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Dziś w Filmowej Migawce mamy specjalnego gościa. Właśnie skończył się przed momentem seans filmowy, filmu pod tytułem Liczba Doskonała i spotkanie z zaproszonymi widzami. Witamy pana Krzysztofa Zanussiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak pan odbiera to spotkanie z widzami przed momentem? Wszystkim się zastanawiam, jak widzowie je odebrali, bo to w tę stronę się kieruje cała uwaga. Ale mam wrażenie, że była żywa rozmowa, że ludzie siedzieli, nie uciekali. Mam nadzieję, że film do nich dotarł, ponieważ takie wrażenie zostawili na mnie. Ja jestem tym filmem bardzo zadowolony. Bardzo mi się dobrze go oglądało z tą publicznością właśnie tutaj w kinie Charlie. Ale mam do pana takie może podstawowe pytanie. Czy to jest film o nauce? Nauce ścisłych, naukach takich, które są zaprzeczeniem wiary, która też się pojawia w tym filmie. A może to w ogóle jest jeszcze o czymś innym film? Może to jest o narracji? Nie, przede wszystkim dla mnie nauka nigdy nie jest zaprzeczeniem wiary, jest komplementarna do wiary, bo jest elementem poznania, a wiara też do jakiegoś poznania prowadzi. Natomiast wydaje mi się, że ten rozwód rozumu z wiarą, który trwał przez prawie stulecie scjentyzmu, dobiegł końca. Dzisiejsza nauka otwiera się na nowo na te obszary, które dotychczas wypełniała religia i myślę, że jest tu wiele nowego do odkrycia i ta nowa epoka przychodzi. Przychodzi z nową fizyką, przychodzi z tym, że zaczynamy rozumieć, że świat urządzony według reguł Newtona to jest tylko pewne przybliżenie, że wiemy o nim już dużo więcej i wiele z naszych pewności się skruszyło. Okazało się, że one się wcale nie sprawdzają w skali mikro czy w skali makro. Jesteśmy teraz w okresie przedświątecznym, przed nami święta Wielkiej Nocy, a ten film w tym miejscu trochę tak wyglądał jak rekolekcje. Rozmowy były bardzo poważne, naprawdę powiedziałbym, że ich waga pytań była też bardzo duża. To jest film, który zmusza do refleksji, to jest film, który pozwala myśleć. Bardzo się różni od takich filmów, jak to pan nazwał, które schlebiają i próbują się przypodobać widzom. Nie no, wszystko się w sztuce zdarza, więc to takie oportunistyczne wychodzenie widzowi naprzeciw czasem prowadzi na manowce, bo sztuka zamienia się w rodzaj kiczu, który się pojawia wtedy, kiedy jest nieszczera intencja, kiedy środki są zużyte, ożywione tylko na użytek nowego dzieła, a już starte jak gdyby. No tego wszystkiego musimy ciągle w sobie tępić jako artyści i staram się tak robić. W tym filmie jest bardzo dobra obsada. Muszę panu pogratulować wyboru aktorów i tego, w jaki sposób oni są poprowadzeni, w jaki sposób wykreowali postaci. Andrzej Seweryn, Jan Marczewski, Julia Latosińska i Jan Nowicki. Jan Nowicki, który już nie żyje, a jest pytany w filmie o to, czy istnieje Bóg. To naprawdę daje do myślenia. Oczywiście, zresztą Janek wiedział o tym, że jest już u kresu życia i zgodził się, nawet zaproponował mi, że może zrobić tak zwane cameo, czyli się pojawić na chwilę i powiedzieć coś ważnego, co on, człowiek obyty z wielką literaturą, bo grał w tekstach wielkich pisarzy, czuł się w tym komfortowo. On to mógł powiedzieć i to w jego ustach coś znaczy, mimo że zdanie jest pozornie bez sensu. Jak wygląda przyszłość tego filmu? Bo wiemy już, że film nawet dostał nagrody, zdaje się, że w Trieście. Wiemy też, że przed nim jest premiera i dopiero taka dystrybucja, która będzie miała szeroka dystrybucja w kinach. Jak się pan, jak to będzie wyglądało? No jestem w pełni oczekiwania. Nie wiem, czy ten film trafi w swój czas. Może nie trafi, może swój czas wyprzedza. Tak trochę podejrzewam, bo wydaje mi się, że świat ulegnie wielkim zmianom teraz, kiedy wychodzimy już z epidemii, ale mamy wojnę za granicą. To nie jest to czas, którym wróci to, co było, więc do jakichś czasów on papsuje, do jakichś czasów przemawia. Trudno mi powiedzieć, dowiem się tego za miesiąc, dwa, jak film będzie już miał jakiś swój obieg krajowy, ale na razie te projekcje, które miałem, bardzo mnie podnoszą na duchu, bo wydaje mi się, że znajduje publiczność, która ma wrażliwość na tego rodzaju problemy.
Zgodzę się z tym, patrząc, jak długo pan rozmawiał z publicznością. Miało być krótkie spotkanie, było długie i muszę powiedzieć, że bardzo takie żywe. No też takie miałem wrażenie, ale to nie mnie sądzić, ja byłem częścią tego zdarzenia. Gratuluję panu serdecznie. No i życzę wesołego Alleluja, bo jesteśmy przed świętami Wielkiej Nocy. No ja także wszystkim naszym słuchaczom życzę dobrych świąt Wielkiej Nocy, świąt zmartwychwstania, świąt odrodzenia, które czy wierzącym, czy niewierzącym zawsze powinny przynieść taki powiew nadziei i niechże przyniosą. Dziękuję panu za spotkanie. To był podcast Filmowa Migawka. Dziękuję państwu za spotkanie. Na seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie, reżyserami, operatorami czy też innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkanie ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, bądź też uznanymi twórcami. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też edukatorów filmowych. Zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka już za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.